Dzień dobry, moi kochani. Witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Czy wy to widzicie, co się dzieje za szybą mojego samochodu? Ale pokażę wam hit. A tym hitem, słuchajcie, jestem ja we własnej osobie. Wyobraźcie sobie, że jak wychodziłam z domu, to świeciło słońce i było bezchmurne niebo i zupełnie nie połączyłam kropek, że wczoraj wszyscy trąbili o tym, że będzie załamanie pogody, wichura i zamieć śnieżna i wiatr do 100 km na godzinę, więc wyszłam z domu w bluzie, bez kurtki. Dobrze, wróciłam się po ten szalik w nausznikach i okularach przeciwsłonecznych. Po czym, słuchajcie, wyjechałam i dosłownie chwilę po tym, jak ruszyłam, zrobiło się ciemno i to, co się teraz dzieje za szybą mojego samochodu, to jest po prostu jakiś istny hardcore. Mam całą listę do zrobienia, do załatwienia spraw. Pierwszy punkt to była hala mirowska. Wyobraźcie sobie mnie, jak ja biegłam po te kwiatki, po prostu w tej bluzie i w tych nausznikach. To musiało wyglądać dosyć zabawnie. Ludzie opatuleni i tak dalej, parasolki i ja. Tak. No niemniej jednak nie mam już wyboru, bo już wyjechałam. Idę teraz zwrócić czajnik, mam już kwiaty. Dzisiaj mamy wigilię. Wigilię dla naszych przyjaciół, której nie mogliśmy się doczekać i która tak naprawdę do końca nie było wiadomo, czy się odbędzie. Powiem wam o tym trochę później, a teraz pędzę. Trzymajcie kciuki, żebym wszystko zdążyła załatwić i żebym cała i zdrowa wróciła do domu, bo naprawdę to, co się dzieje za oknem, to jest hardcore. Wróciłam do domku. Panuje tutaj delikatny rozgardiasz, ale zaraz wszystko ogarniemy, przygotujemy. Teraz zajmuję się kwiatami, które kupiłam, astromeria, nie, przepraszam, eustoma, eukaliptus i jakieś takie liście jeszcze pokupowałam i pokażę wam, co będę z tego robić. W międzyczasie odpakowaliśmy prezent od marki Cybex, który dostał Edzio i to jest po prostu coś idealnego dla nas teraz. Myślę, że on będzie zachwycony i myślę, że mi to bardzo ułatwi moje życie, ponieważ Jury zaraz wychodzi, a ja muszę przygotować wszystkie dekoracje. I właśnie zastanawiałam się, czy nawet nie przynieść łóżeczka z góry, żeby tutaj było, żeby on sobie stał. A tutaj taki prezent, no idealnie na dzisiejszy dzień. Edzio z przyzwyczajenia w tym usiadł. Fajnie się stoi. Fajnie. Już bułeczkę. Będziemy robić razem dekoracje. To jest mój pierwszy stół wigilijny, jaki będę w życiu robić, więc proszę o wyrozumiałość. W mojej głowie on już wygląda rewelacyjnie. Jak będzie, to się okaże. To na chlebek. Musiałam właściwie, słuchajcie, wszystko kupić, bo my nigdy nie robiliśmy żadnej, nie wyprawialiśmy żadnej takiej uroczystości, żeby był stół, także w ogóle nie mieliśmy ani naczyń, ani sztućców tylu i tak dalej. Wszystko musiałam dokupić. Kupiłam, słuchajcie, w Pepco taką tacę na ciasto i tutaj była taka brzydka czerwona wstążka z takim bardzo nieeleganckim napisem. Także wyjęłam tę wstążkę i teraz wsadzam taką klasyczną srebrną, zresztą tę wstążkę będę też wykorzystywać przy moich dekoracjach. Co tu jest? Aha, tu jest, tak, dobra. Kurde, Cybex, naprawdę dzięki, bo zobaczcie, Edzio sobie tu obok mnie teraz stoi i jest w ogóle zaciekawiony tym, co ja robię. W krzesełku by tak długo nie dał rady, bo już by go nosiło, chciałby coś porobić, a tak to sobie stoi, je bułeczkę, tak? Jest fajnie, co, misio? Fajnie jest, nie? Cały jesteś w tej bułeczce, nic nie szkodzi. W Wigilię jedziemy do mojej mamy. No i do Jurya mamy, jak co roku. Następnie, w pierwszy dzień świąt, to nasze mamy przyjeżdżają do nas i to my organizujemy u nas drugi dzień świąt. Moja mama będzie w szoku, że ja to wszystko tak pięknie tu, słuchajcie, przygotuję. Tak myślę. Myślę, że babcia Agnieszka będzie w szoku. Babcia Halinka może też być w szoku. Musiałeś się, Edziulku, ty pojawić, wiesz, żeby mi się chciało robić takie rzeczy. Pięknie to wygląda. Przerobiłam naprawdę mega tandetnie wyglądającą rzecz w taką piękną. A w ogóle to kupiłam to za 35 zł, bo było na wyprzedaży. Także tym bardziej się cieszę, bo takie jeszcze zazwyczaj są dosyć drogie. A to po prostu dorwałam w Pepco, przerobiłam. Mam takie świeczniki, mam takie świece do tego. To jest iska, ale to wyglądało inaczej. To była taki świecznik na takich drewnianych wysokich nogach. Ja po prostu te drewniane wysokie nogi out. I zostawiłam samo szkło. I teraz tak, chciałabym przygotować do tego, nie wiem właśnie z jakich dokładnie liści ja to będę robiła, ale prawdopodobnie będzie to eukaliptus. Eukaliptus? Tak.
Pięknie to będzie wyglądać, Ciociu, wiesz? Mama, która z plastiki jest noga. Ja? Wypraszam sobie. Ja chodziłam do szkoły plastycznej, człowieku. Nie wiem, chyba mama łapówkę dała, żebyś tam dostała. No wiesz? Nie trzeba było się tam dostać, to była płatna szkoła. To mi wyjaśnia, mówisz? Idziemy, słuchajcie, do garażu zobaczyć, czy mamy takie druciki, bo takimi drucikami byłoby mi 100 razy łatwiej to wszystko zrobić. Dobra, mam druciki. Te druciki będą mi bardzo potrzebne i ułatwią mi robotę. Przypomniało mi się, że 2 lata temu właśnie nie kupiłam takich... Już, Ciociu, po ciebie idę. Nie kupiłam takich haczyków, wiecie, na choinkę, bo zapomniałam i nie było nigdzie, więc kupiłam drucik. I poszłam teraz do garażu, a tam właśnie są bombki sprzed 2 lat. I po prostu poucinałam te druciki z bombek. Także fajnie. Przepięknie to wygląda, dokładnie tak, jak chciałam, żeby to wyglądało. Zobaczcie, to będzie stało na stole i w środku świeczuszka. Dekoracje zrobione, potem wam pokażę, jak to wszystko już będzie wyglądało na stole. Idę ogarniać, sprzątać tutaj wszystko. Edzio jest bardzo zielony, bo dzisiaj mi we wszystkim pomaga. Kolejna rzecz, to słuchajcie, wymyśliłam sobie, że na naszej Wigilii będą prezenty. Mam 10 różnych prezentów, które będziemy losować. I jak ktoś wylosuje na przykład coś takiego dedykowanego kobiecie, no to będziemy mogli się zamieniać i będziemy po prostu mieć taką, wiecie, zabawę. Jakkolwiek to brzmi. Jury pojechał odebrać stół, krzesła i jedzenie. Krzesła pożyczamy od mojej mamy Edziu. Stół z wypożyczalni. Chyba wszystko mamy. Mamy pieczywo, miałam zrobić sałatkę jarzynową, ale no niestety bez szans. Po prostu zarówno wczorajszy, jak i dzisiejszy dzień to był hardcore. My byliśmy mega chorzy i w ogóle nie wiedzieliśmy, czy ta Wigilia się odbędzie. Byliśmy u lekarza i my, i Edzio. Edzio jeszcze, słuchajcie, wychodziło mu, wychodzą nadal, chociaż na dole już wyszło, ale jeszcze góra, zęby, i wychodziło mu 2 zęby na dole, a na górze pani doktor powiedziała, że wygląda to, że wychodzi ich kilka naraz. Także możecie się tylko domyślać, co się działo u nas przez ostatnie dni. I w ogóle jak fajnie nam to uświadomiło to, jak ważny jest sen, bo co z tego, że możemy funkcjonować niewyspani, jak przychodzi właśnie przeziębienie i po prostu jak człowiek nie ma tej regeneracji, no to jest niezwykle trudno się wyleczyć i powiem wam, że my nie mieliśmy jakichś mocnych objawów, ale po prostu przez to, że mieliśmy same nieprzespane noce, nie byliśmy w stanie się zregenerować i wyleczyć, ale na szczęście się udało. Siedzieliśmy w domu, wychodziliśmy tylko do lekarza. Wczoraj jeszcze byliśmy na kontroli i my i Edzio, i pani dała nam zielone światło, powiedziała, że możemy sobie robić już Wigilię i że możemy być spokojni, że wszystko jest dobrze, jesteśmy już zdrowi. No generalnie mieliśmy takie po prostu ostre kombo wszystkiego. Bardzo się cieszę, że to się skończyło i że jednak będzie ta Wigilia i w ogóle, że pojedziemy na Wigilię do naszych mam i że mamy przyjadą do nas. W ogóle mamy super takie plany na ten czas świąteczny. Jeszcze jedziemy do Wiry, widzimy się z moją Ewą, z Marcinem i z jej córkami. Także będzie tak bardzo rodzinnie i z przyjaciółmi i nie mogę się już doczekać tych dni. No a dzisiaj Wigilia do naszych przyjaciół. Będziemy również w okrojonym składzie, ponieważ sporo osób jest chorych. Daj mi to, kochanie, dobrze? Zanieważ mi to do buzi, okej? Okay? Nie mamy jeszcze pewności, czy będzie tati, Łukasz i Oluś. To mają być pierwsze wspólne święta chłopaków, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, bo wiecie, zdrowie jest najważniejsze. Teraz tak, tu mam prezenty, tak, Edward? Musimy je ponumerować. Chodź, będziesz mi pomagać numerować prezenty. Ja muszę w ogóle zobaczyć gdzieś mój telefon i która jest godzina i jak bardzo jestem w klubie. Nie, jest w ogóle świetnie, jest 15. Idziesz pomagać mi? Chcesz sobie stanąć tutaj, kochanie? Mam pierwszy prezent i to są słodycze, ale takie fajne słodycze, żeby nie było. Kompletowałam te prezenty dosyć długo. Na przykład mamy, proszę bardzo, takie ciastka z Nutellą, fajne kinderki, dobre pierniczki, taką czekoladkę. Także fajnie, jakby ktoś to wylosował, kto lubi słodycze. Tutaj damy numerek 2. Tutaj mam komplet świątecznych kubków i to będzie powiedzmy 4. Poszłam jeszcze po kolejne siatki. No, to światło na nas tak z góry, nie wiem, czy będzie dobrze. Musiałam się doświetlić. Zobaczcie, mam jeszcze w prezencie skarpetki. Tutaj mam zapach do samochodu świąteczny. To jest numer 7 naszego prezentu. Mamy książkę. Jak myśleć, używając mniej mózgu. To będzie 1. To chyba jest najfajniejszy prezent.
stół wyjeżdża do garażu. Jurka, zaskoczyłeś mnie swoją gibkością. Ja się ogólnie zakładałam, że Jurek to nic się nie zmieści. O drapanie po pleckach się założyliśmy. Gdzie to drapanie? No, słuchaj, jeszcze mam czas. Jak tu się zrobiło dużo przestrzeni bez tego stołu, idealnie się zmieścił, co? Prawie gotowa. Wyglądasz jak taki gang szykuje wigilię dla swoich ziomów. Gang cyklowy. To są bardzo zajebarszy, skupmy się. Słuchajcie, nie jest bark. To bardzo. Mieszam, wiksuję w takim. Naprawdę? Masz nowy tatuaż? No, nie jeden. Na głowie tego nie miałeś, tego tu. Ale jakby ci pokazał, jaki ma jajka. Kurde. To dla Pauliny takie, wiesz, rarytasy. Znaczy, możemy pokształtać tylko sobie. Tak, tak proszę, Zola, dawaj, pierwsza. Na razie losujemy, tak, dobra. No, Piotrek? Dziękuję bardzo. A ty nie może być tak, że ty za niego losujesz. On ma... wydał taką dyspozycję. No możesz. Ja już chcę się zamienić. Siedemka. A co, na czwórkę? Siedemka. Kto ma siedem? Dziękuję. O, hajs. Czwórka. To moje. U mnie chyba też. Ciężkie, ciężkie? Dwójka. To ja. Dziewiątka. No to dla mnie. To dwa prezenty. To nie jest dla ciebie, Jury. Tutaj masz jeszcze te... Dziesiątka. A tobą się mogę zamienić. No dawaj. Czy Jury pakował prezent? Ja nie pakowałam. Ja pakowałam. No dobra. To jest twoja wymiana. Ja się mogę jeszcze zamienić na to. Tak, ty możesz tak. Dobra. Dobra. Ja ci mogę. Nie się nie zamienia? Ja cydra. Zobacz, jeszcze masz nawet drzwiczki do otwierania z kluczykiem. No zobacz, masz zamek. U Edziu, zobacz. Dostaję radę, ty samochody zrobię. Muszę wam pokazać, co zrobiła Zola. To jest ciasto francuskie z czym? Z serem mozzarella. I z taką salsą verde. I z salsą verde w kształcie choinki. Tak, to jest na wytrawnie. Jemy to, próbujemy. Ja już się z wami witam w ogóle po Wigilii, dlatego że dzisiaj jest pierwszy dzień świąt. Za chwileczkę przyjeżdżają do nas nasze mamy. Robimy rodzinny obiad. I tym razem robimy wszystko u nas. Na sam koniec, słuchajcie, jeszcze chciałam wam powiedzieć, ponieważ dodaję ten film już po świętach pewnie. Nie miałam nawet okazji wam życzyć wesołych świąt tutaj na kanale. Także życzę wam teraz wesołych świąt. Mam nadzieję, że spędziliście ten czas w taki sposób, w jaki chcieliście go spędzić. Mam nadzieję, że trochę zwolniliście, zatrzymaliście się, odpoczęliście. Muszę wam powiedzieć, że przez to, że tuż po wyjeździe wszyscy po kolei w naszym domu byli chorzy, nie dodawaliśmy vlogmasów, nie pracowaliśmy, nie robiliśmy właściwie nic oprócz
chorowania, zajmowania się sobą wzajemnie. Dzięki Bogu wszyscy byliśmy chorzy po kolei, a nie wszyscy naraz. I mimo tego, że na początku, jak wracaliśmy z wyjazdu i Juri mówił, że zaczyna się źle czuć, to pomyślałam, Boże, tylko nie teraz. Przecież vlogmas, przecież święta, sprzątanie i tak dalej. Ale tak z perspektywy czasu to stwierdziliśmy oboje, że potrzebowaliśmy takiego czasu, takiego odpoczynku i od filmów, i od Instagrama i po prostu potrzebowaliśmy spędzić sobie tak czas właśnie nie robiąc nic. Szkoda, że w tym czasie chorowaliśmy, ale prawdopodobnie gdyby nie ta choroba, to w ogóle takiego czasu by nie było, bo zawsze jest coś do roboty, szczególnie przed świętami. A przez to wszystko, że byliśmy chorzy, nie było wyboru i naprawdę czujemy, że jesteśmy tak fajnie naładowani. Zrobiliśmy też sobie taką przerwę i od YouTube'a i na Instagramie też było nas naprawdę bardzo mało. I chyba po prostu wszyscy całą rodziną tego potrzebowaliśmy. No mieliśmy naprawdę niezłe kombo, bo już wracając z naszego wyjazdu, Juri był chory. Juri wyzdrowiał, ja zachorowałam, a przez jakby cały ten czas, kiedy Juri był chory i kiedy ja byłam chora, jeszcze Edzio też miał katar, szły mu zęby, więc w ogóle... Naprawdę taki mocno ciężki dla nas czas, który w ogóle nie pozwolił nam naprawdę na ani na pracę, ani na pracę domową, ani na normalną pracę. No ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo naprawdę spędziliśmy sobie przynajmniej tak czas rodzinnie i potrzebowaliśmy chyba właśnie tak zwolnić. Także mam nadzieję, że jakoś bardzo was nie zawiedliśmy tym vlogmasem, ale myślę, że na polskim YouTubie jest, słuchajcie, tyle vlogmasów. Naprawdę. Ja sama ostatnio chciałam coś pooglądać i byłam w szoku, że dosłownie wszyscy nagrywali vlogmas, także myślę, że daliście radę bez codziennych filmów u nas. Zresztą my wam od początku powiedzieliśmy, że na pewno nie będziemy dodawać filmów codziennie, bo to były nasze pierwsze święta z Edziem i ja chciałam po prostu też je przeżyć, cieszyć się z nich, a nie tylko nagrywać, montować i tak dalej, i tak dalej. Takie też było nasze założenie od samego początku, że ten vlogmas ma być dla nas super czasem rodzinnym, na luzie, a te filmy to będzie efekt tego cudownego czasu, a nie gonitwa, nagrywanie i montowanie. Vlogmasów w tym roku nie było dużo, ale naprawdę uważam, że są to super vlogmasy, także jeżeli jeszcze nie oglądaliście wszystkich, to was zachęcam, żeby wejść na kanał i obejrzeć, nadgonić, nadrobić. A przed nami w sumie nadal będzie vlogmas, bo na pewno nagram dla was dzisiaj, przygotowujemy obiad dla naszych mam, może coś nagramy jeszcze z samego obiadu. Jutro mamy dzień w domku, pojutrze jedziemy do Wiry i tam będziemy też mieć takie nasze święta. Kolejnego dnia Ewa z Marcinem do nas przychodzą, także naprawdę będziemy mieć fajny taki czas z rodzinką i przyjaciółmi i na pewno coś dla was ponagrywamy. Jesteśmy na maksa naładowani, w super nastrojach i to naprawdę były cudowne dla nas święta. Mam nadzieję, że wasze święta również takie były. Nie składam wam jeszcze życzeń noworocznych, ponieważ jeszcze przed nami będą filmy. Mam nadzieję, że uda mi się ich nagrać teraz i trochę nadgonię ten vlogmas i ten grudzień. A teraz bardzo wam dziękuję, że oglądaliście. Mam nadzieję, że taki vlogmas wam się podobał. Ja się bardzo cieszę, że nagrałam te Wigilie. W ogóle było super i tak się cieszyliśmy wszyscy, spędziliśmy razem ze sobą czas, bo naprawdę im jesteśmy starsi, tym po prostu tego czasu na takie, wiecie, luźne posiedzenie, pogadanie jest mniej i każdy z nas gdzieś tam pędzi, pracuje, ma milion spraw do załatwienia i tak dalej i jeszcze my się, słuchajcie, przeprowadziliśmy, więc mieszkamy dalej od naszych przyjaciół i widujemy się rzadziej, więc naprawdę bardzo, bardzo wszyscy się cieszyliśmy, że mieliśmy okazję się spotkać i jestem w ogóle bardzo dumna z nas wszystkich, że tak dbamy o nasze relacje, wiecie, bo mi się zawsze przypomina, jak byłyśmy takie z dziewczynami młode i widywałyśmy się praktycznie codziennie i wtedy naprawdę jak nie było tylu obowiązków i tyle takiej odpowiedzialności i takiego prawdziwego dorosłego życia, to naprawdę łatwo było dbać o te relacje. No a teraz jak gdzieś tam każdy ma swoje rodziny, swoje życie, no to jest to trudniejsze i cieszę się bardzo, że my nadal wszyscy pielęgnujemy naszą przyjaźń i cieszymy się z tego, że właśnie możemy się tak spotkać na taką Wigilię. W ogóle siedzieliśmy, słuchajcie, do północy jeszcze z Pauliną i Piotrkiem, Juri już zasnął i my siedzieliśmy we trójkę. Dawno się po prostu bardzo nie widzieliśmy w takim składzie wszyscy razem. Słuchajcie, ja teraz kończę, widzimy się może nawet jutro, może pojutrze, zobaczymy jak uda mi się zmontować. Idę przygotowywać obiad wigilijny, nie wigilijny, co ja gadam, obiad świąteczny.
Edzie właśnie ma drzemkę, także może nam się uda zrobić jak najwięcej podczas jego drzemki. No, cudownego dnia wam jeszcze, kochani, buziaczki. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!